Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzisiaj udało się nam spotkać przy ładnej pogodzie tutaj na polu. Kontynuujemy. Pani Zosia tu wyraziła ochotę, tak trzeba powiedzieć, żeby nagrać następne teksty, które już były przygotowane. Omówiliśmy już dwie części z drugiej połowy, bo połowę już mamy nagrane, a teraz drugą część. Dzisiaj życzenia w różnych okolicznościach. Tak są zatytułowane te różne króciutkie teksty, ale właśnie w różnych okolicznościach. Jest tutaj skierowany wiersz do Olka Małego, a to już nie mały, bo 50. urodziny. Potem jedno zdanie, ale bardzo piękne o Amelci, której tu życzenia pani napisała, o Kasi, o Eluni, o pani dyrektor, wpis do księgi życzeń parafialnych. O takie właśnie teksty, które mówią, że pani w różnych dziedzinach życia się angażowała w przychodni rodzinnej, w Gnojniku i tak dalej. Jak dochodziło do tego, że pani w tak wielu dziedzinach była zaangażowana? Tak, tak. No. Właśnie żyję życiem parafii, tym życiem parafialnym. Co tylko są uroczystości, jakiekolwiek imieniny w parafii, to wszystko to przeżywam. I tak sobie myślę. W rodzinie przede wszystkim trzeba napisać życzenia i złożyć im te życzenia. I tak mam w pierwszej kolejności to idę z życzeniami mojemu bratankowi Olkowi, który obchodzi 50. urodziny. I życzę mu, kochany Olku, w tym dniu radosnym, 50. twoje urodziny, przyjmij najserdeczniejsze życzenia od całej rodziny. Żyj po setne lata w zdrowiu i radości, a pełne zadowolenie niech w twym sercu gości. Ciesz się z życia dobrego, niech ono nie przynosi ci nic złego. Niech ci zdrowie i szczęście sprzyja, a dobroć ludzka niech cię nie omija. Tego z całego serca życzy ciotka Zofia i syn Antoś, to znaczy kuzyn Antoś. Wszystko, co piękne i wymarzone w dniu twego święta, niech będzie spełnione. No, jedno zdanie, prawda? A tak dużo w nim się mieści. Tak, tak. No. A teraz to 8. urodziny obchodzi Amelka, córka mojego bratanka. Na twoje, Amelciu, 8. urodziny przyjmij serdeczne życzenia od całej rodziny. Życzymy ci dużo, dużo zdrowia, w szkole powodzenia i zawsze takiego miłego uśmiechu, jaki masz od urodzenia. Życzymy, by cię anioł stróż szczek od złego i we dnie, i w nocy, byś na każdą chwilę długiego życia doznawała jego pomocy. A ja ci życzę, Amelciu, bądź zawsze wesoła i lekka w tańcu, ale nigdy w życiu. Tego ja ci życzę. Bądź lekka w tańcu, ale nigdy w życiu. A proszę pani, teraz ta Amelcia, to ile już będzie miała lat? 8. klasę skończyła. Tego roku? Tak, tak.
A no to pięknie. I pójdzie do średniej szkoły. No to pięknie. A dalej. Życzenia składam wszystkim Katarzynom. W dniu dzisiejszym wszystkie Katarzyny mają swoje imieniny, ale pośród wszystkich Kasiów jest jedna Kasia Sacha, bardzo miła, która na najlepsze życzenia imieninowe w pełni zasłużyła. Życzę Ci, Kasiu, dużo, dużo zdrowia, w życiu powodzenia i zawsze takiego miłego uśmiechu, jaki masz od urodzenia. Życzymy Ci bycie anioł stróż, szczek od złego i we dnie i w nocy, byś na każdą chwilę długiego, długiego życia doznawała Jego pomocy. A teraz, ponieważ moja uczennica przechodzi na emeryturę, a pracowała jako sekretarka w szkole w Jasieniu, to ja jej przesyłam takie życzenia. Kochana Eluniu, kiedy po latach pracy przechodzisz na emeryturę, życzę Ci dużo, dużo dobrego zdrowia w długim, spokojnym życiu. Życzę Ci, byś należny odpoczynek wykorzystała dla siebie, a nie tak, jak w monologu babcia na emeryturze, co się wszystkim wysługuje i dla siebie nie ma ani uznania, ani czasu, ani chwileczki odpoczynku. A teraz jeszcze życzenia dla pani dyrektor szkoły, tutaj, bo nas zaprasza w Biesiadkach, zaprasza nas, szczególnie starszych, na takie spotkania i chcę jej właśnie podziękować w imieniu nas zaproszonych i tak licznie zebranych. Pragnę najserdeczniej podziękować pani dyrektor za zorganizowanie nam przemiłego spotkania bożonarodzeniowego. Życzymy jej dużo, dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożej Dzieciny, by co roku organizowała nam takie miłe spotkania. Dziękuję młodzieży za przemiły i bogaty występ artystyczny i całemu gronu nauczycielskiemu za dodatkową pracę. Dziękuję paniom z Caritasu i wszystkim sponsorom za bogaty wkład w przygotowanie tak miłego spotkania, które jest najmilsze osobom starszym i spracowanym. Serdeczne za wszystko Bóg zapłać. A tej pani dyrektor to życzę, żeby żyła 150 lat, pani dyrektor Pałka, bo jest naprawdę wspaniałym nauczycielem, wspaniałym dyrektorem, a przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Człowiekiem. A teraz jeszcze, ponieważ swego czasu nasz ksiądz proboszcz prosił, żeby coś pisać do ksiąg wieczystych, parafialnych. I ja tak właśnie napisała. Panie Jezu miłosierny, proszę Cię z całego serca, zachowaj od jakiegokolwiek nieszczęścia nasz kościółek parafialny, w którym przez stulecia modliło się wiele, wiele pokoleń naszych parafian. Wzbudź w nas obecnych parafianach wielką, niezachwianą ufność w Twoje, Jezu, miłosierdzie.
Święty Janie Pawle, papieżu rodzin, pomóż rodzicom naszej parafii, by swoje dzieci wychowywali w świętej, katolickiej, niezachwianej wierze. Jezu miłosierny, pomóż biednym alkoholikom w parafii wyzwolić się z tego strasznego nałogu. Jezu miłosierny, za przyczyną patronów naszej parafii racz obdarzyć światłością wiekuistą duszę tych, co pomarli bez sakramentów świętych. W tej chwili właśnie wspominam o dwóch moich synach, którzy pomarli właśnie bez sakramentów świętych. Jest to Stanisław i Antoni. Panie Jezu miłosierny, święta Faustyno i święty Janie Pawle, proszę was o szczególną pomoc obecnym kapłanom w naszej parafii, a zmarłych kapłanów obdarz światłością wiekuistą. Amen. Teraz mam życzenia dla pani doktor Małgosi w przychodni rodzinnej w Gnojniku. Miła pani doktor Małgosia, pacjentów przyjmuje bez liku. Leczy wszystkich chorych, starszych, młodych, dzieci. I tak każdy dzień tygodnia pracowicie leci. Życzymy jej dużo zdrowia, w pracy powodzenia, a od pacjentów należnego uznania i podziękowania. A teraz mam takie pozdrowienie dla państwa Korczyńskich. Cieszą się mieszkańcy naszej wsi, że państwo Korczyńscy mili swoją obecnością i działalnością Biesiadki zaszczycili. A jaki sklep prowadzą z różnymi wiktuałami. Każdy, kto tu wejdzie, robi zakupy na tydzień cały. Szczególnie kiełbaski godne są pochwały, bo wszystkim smakują od rana przez dzień cały. I tak kończymy część trzecią wierszy. Takżeśmy je poukładali, żeby pewna tematyka była zawarta w tych wierszach, które gromadzimy tutaj. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Co tam ksiądz znowu wyczynił? Zapraszamy nie, tutaj. Nie, 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 taki ubęczony jest. Co to idzie? A tutaj taki pan. Ja coś tam. Pani Zosiu, Wojtek. Wojtek. Pani Zosiu. To? No Wojtek od Polona. No. Wszystkich od najlepszego. No, dzień dobry. Witam, witam. Co tam? Proszę. Co tam słychać? Ano. Gdzie pani ma jaki aparat słuchowy? Jak? Nie mam. Jak? Ale ja już nie chcę. A w domu na pewno pani ma. Proszę. W domu na pewno są. W domu co? No, są aparaty? Nie. Mam aparaty, ale szumi w głowie i dlatego nie zakładam. Nie zakładam. A już bez aparatu umrę. To jest tak jak mój sąsiad. Ja. Dochodził do kościoła, się go pytam. Panie Józku, co w kościele było? Nie wiem. Mówi, a gdzie masz aparat na uszy? W domu. A jeszcze miał taką mentalność, siadał sobie pod chórem, pod samym głośnikiem. Bo na belce jest głośnik i robiło się sprężenie cały czas. No może do kościoła iść, nie wie nic. I potakuje, tak, ludzie wstają, on wstaje. Jak ludzie klęczą, klęczy. No to
A słuchaj, przyjdzie kiedy, to porozmawiamy tak w domu. No, tak, ale, to ja, ale to ja będę musiał tak trąbkę sachewa wziąć do jak? Pani. Trąbkę. Żeby pani, nie, żeby bo, pani mnie słyszała. Nie, bo w domu to jak jestem tak blisko, to, to jest, i słyszę, i każdy mnie zrozumie. Tylko chodziło o dom. O dom, a nie tak jeszcze, na polu. Tak, tak. Jeszcze Hania kazała pani podziękować za te ciastka. A, to nie ma no, za co, nie ma no, za co. Ale to jajku, no ale ona drobia. Mówiła, że nie chciała wziąć, ale pani się uparła. Tylko się liczy pamięć. No pamięć pewnie. Się liczy. No ale pani ma dobrą Hania, pamięć. Hanie, ja szanuję bardzo i tak naprawdę proszę ją pozdrowić ode mnie. Będzie w górze do kościoła się wybierać. Panie Wojtku, dziękuję. Ale kiedy, Wojtuś, już wychodzę. Przepraszam. Dziękujemy no, również no, za ten no. wywiad. Wojtuś, przyjdź kiedy do mnie, dobra, przyjdź. Dobra, pogadamy. No. Pogadamy. Niech się darzy z Panem Bogiem. To takie są teksty nieplanowane, ale bardzo miłe.